Siemano, z tej strony Krisu, a to jest trzeci odcinek serii Minecraft Moda. Tak długo się po prostu... myślę, że w poprzednich odcinkach mówiłem dużo za cicho i się ten dźwięk rozwalał. Teraz wyciszyłem Minecrafta i może się to uda nagrać bez tych. I w tym odcinku na pewno już się te żelazne jakoś skończy. Tak przypuszczam oczywiście. Miał być ze mną dzisiaj mój kolega, ale niestety tak coś nie wypaliło i tak wyszło, że sam jestem znowu. Zmienię wymagania, bo zaś to samo się dzieje. Oj. Back to game. Już lepiej jest, o wiele. Czemu speed nie działa? No jest. Chyba na tym wy nie będziecie widzieć lagów, lecz ja niestety będę. No, to jest taki minus. Poszukam tych drzew, które się jeszcze mogły nie wygenerować i... O, moja druga strona na dżungli. Nie widziałem jej jeszcze. No i to... O, są te drzewa. Są. Ale ekstra. O, widzicie? O, tak wyglądają te drzewa. Wszystkie. No może nie dokładnie wszystkie, ale... Nie, to nie to. To jeszcze są zwykłe drzewa. Poszukam tych. Mam dzisiaj może w tym odcinku... No to se... Ponagrywam może jak se zwiedzam dżunglę. Czy to byłoby kiepskie. Czy w następnym odcinku nagrać. Albo komentujcie i piszcie do mnie. W którym odcinku nagrać to. W tym, czy w następnym. No speed nie działa, cholera. Ach, muszę sobie pełną wersję Minecrafta kupić. Nie mam jeszcze jej, ponieważ zablokowali moje konto bankowe. Nie wiem z jakich powodów, ale zablokowali mi je po prostu. To jest trochę dziwne z ich strony. Nie będę mówić jaki bank, bo nie chcę reklamować. Ani robić antyreklamy. Jak mod będzie do pobrania w opisie, więc nie wiem czy on wymaga modla. O, chyba są te drzewa nowo wygenerowane. O, są! To jest to! O, to jest dokładnie to! Korzenie, wszystko, grube drzewa! Do ich skoszenia polecam Timber Moda oczywiście, ponieważ... Nie wypal... Ponieważ te drzewo by się tak długo kosiło i ciężko. I na takich drzewach to się robi domki na drzewach. No zaś się myszka. No i takie drzewa to ja rozumiem, a nie takie pipiczki, jakie normalnie są. Kurde, czanki się nie ładują. Tutaj góra jest jakaś, jak widzę, nie, krowa wyszła na drzewo. No, ale... Krótkie cięcie. No, wracam po cięciu. Krówkę sobie wybiję. A, ucieka. Nie, chwila. Ten mody. Tiny. Może już polepszy tą sprawę mod. Nie, to wcale nie noc. Nie, to już się nie da z takim... Tak to nic nie zmienia i tak. Ale nie far, normal. Na zazwyczaj gram na normalu. No i co by... No zwiedzę sobie tę drugą stronę dżungli, ale te drzewa to są gigantyczne po prostu. Jakie teraz przy tym modzie się generują.
Ja się nie dziwię, czemu nie laguje aż tak. Gigantyczne drzewa. Nie no, ja musiałbym kiedyś złapać takie drzewo. Z siekierką. Zaraz, mam siekierkę? Oczywiście, że nie. Aj, aj, aj. To jeziorko przeskoczę. O, pustynia. To jest... Nie, to już byłem kiedyś. No, tutaj już byłem, dlatego te drzewa są takie malutkie. Ja idę w stronę domu, ja nie chcę właśnie iść w stronę domu. Bo ja tak nie idę na tą pustynię. Ale... Zaraz. A te źródełko lawy to chyba przed chwilą widziałem. I może w następnym odcinku jak wyjdzie... I pisać mi, jak... polecajcie mi mody. Ponieważ ja mam problemy z tym znalezieniem modów. Ale... Jest też taka sprawa, że bardzo wiele modów znam. I właśnie to jest problem. Aj, czanki się nie ładują dobrze. O, jakie gigant drzewo. Widzicie? Gigantyczne. I to jest właśnie zaleta tego moda, ale minus taki, że trzeba te drzewo chyba z pół godziny jedno kosić. Dlatego do tego jest bardzo przydatny Timber Mod. W następnym odcinku pokażę, jak się kosi Timber Modem. Chyba, że większość już wie, to są tereny bagniste oczywiście, ale te drzewa to są trochę przesadzone jak na tereny bagniste. Czy chyba... A nie, pasują te drzewa do terenów bagnistych. Bo na bagnach zazwyczaj są olbrzymie drzewa. Noc się zbliża, jak widzę. Dokładnie jak na moim starym komputerze bez nagrywania. Takie lagi mam. Tylko bez nagrywania miałem je. To jest normalnie przegięcie. No a ja jestem na takich... To ja do domu będę zbijać. Żeby psy się nie martwiły. No i... A, i łódź już nie będzie rozbijać w nowych wersjach Minecrafta o liany. O lilie wodne. Cholera, ale lagi. Zmienię se. Nie da się tak grać normalnie. Kropnie mnie laguje, Jezu. Nie no, w następnym odcinku tego moda na pewno nie będzie i będę musiał szukać modów, jakie najlepiej wybrać do nagrywania. To będzie już dla mnie problem kolejny. Zamiast po prostu wziąć Timber Moda i skosić drzewa, no to będę musiał szukać modów zaś. To ja wracam do tego domu i... Niestety. W następnym odcinku tego moda nie będzie. Lecz drzewa będą, te, które się wygenerowały, będą. Ale nie wszystkie. Nie no, chyba że ja teraz tego moda usunę. A może kiedyś zrobię serię z Herobrine'em. No, to by było dobre nawet. Aj, aj. Ten speed się nie chce włączyć. Powalczyłbym się z potworami, ale przy takich lagach nie mogę, bo zawsze creeper mi wybuchnie. No i tak dalej. No niestety wracam do domu. Pierwszy raz takie lagi widzę. Kurde. Hej, zaraz, czy ta woda to nie jest coś zbyt? Nie no, to chyba wina tego moda. Nie no, jeszcze te psy głupie. Ja już nie chcę tych psów. W ogóle mi nie pomagają i nie przeszkadzają. Tutaj możemy się męczyć, żeby je siadnąć, a potem i tak wejdą i tak. O, w tym odcinku zrobię farmę.
dla zwierząt. Mój domek już się ponownie. Ja nie lubię lagów. Gdyby był tutaj mój kolega, to coś by zrobił. Ale niestety się nie udało. Czy mi się zdaje, czy te drzewa się powiększyły? Nie, nie, zdaje mi się. A, i w tym odcinku mieliśmy odwiedzać Nether. Z tego co pamiętam. Do magazynu. Nie, tak, nie, jeszcze nie. To jeszcze nie czas na te kurno złote. Ale to ciemno. Będę musiał sobie zaś żelazny zrobić. A i zaś trzeba iść do kopalni. No. Co jest? Jeszcze buty. Ej, kurde, milczałem jak... Muszę coś tutaj odłożyć. Nie, to do diamencików, ale, ale to... Złote coś tam, nie wiem co. To już odkładam to żelazo. Wełnę również. Jeszcze sobie miecz muszę zrobić. Bo nie mam, oczywiście. Chyba, że se... Nie, nie, albo dobra. Nie, jednak złote zakładam. No. I mogę sobie złote zrobić. Przytopiło się wszystko. Złotko. A, brakło jednego wungla. Już to poprawię. Typu odkładam rzeczy. Armor. Okej. Ile to trwa? Nie no, zaś stopera nie włączyłem. To wody... wood... Dwa patyczek jeden potrzebuję. A kurde, po co ja to biorę? Nie no, chyba za cicho gadam. Bo zaś będzie tak jak w poprzednich odcinkach, nie będzie mnie oczywiście słychać zaś. Kurde, dwa diamenty by mi się przydały, to bym miał diamentowy miecz. Piaskowce, gdzie są? O, są piaskowce. I mam złoty mieczyk, oh yeah. Soul Sand, to się liczy do piaskowców, bo to jest piasek przecież. Gravel mam, nie. Okej. No to wood. O kurde, co te tabliczki tutaj się nagle wzięły? No skąd? Aj, będę musiał też żelazne... Żelazne miejsce przy okazji zrobię. No, żelazny. Tak, dla pewności. Trochę mało daje to. To złoteku, ale ładny. Ha, ha, ha. Jestem koksowy. Taki ładny. Dobra, no to inne. Netherrack idzie do innych, ponieważ nie wiem do czego to jest zaliczane. Ze zwierzaków. Okej. O, włócznictwo też mogę. Jeszcze mam tutaj coś. Kosteczki.
Szkoda. Drewna oczywiście. Kurde, jeszcze to do zwierząt muszę dać. Gdzie to jest? Strzała. String. Może kiedyś jakąś kreację z redstone'a fajną zrobię. Inną jeszcze nie wiem jaką. Tutaj jeszcze coś do oddania jest. Jest, patyczki. Surowce oczywiście, złotko i żelazo. Shift. Ze zwierząt to. No. Co jest z tym shiftem? Okej, diamenciki. Tutaj dirt. Dirt, gdzie jest dirt? Ajajaj. Ogrodnictwo. No i to będzie na tyle. Ale jeszcze sobie wezmę armora żelaznego dla pewności, by miał z kimś walczyć. Żelazny tu, ten tu, to tu. Ale i tak złoty najpierw będę nosić. Okej. To durne psy. One nie mogą być w nederze. Siad. Siad. Ciekawe, czy psy mogą wejść do nederu. Bardzo ciekawe. Chwilę polaguje. Jak neder się wygeneruje. Okej. To jest, jak kiedyś zaznaczyłem portal. Chwila, krótkie. Okej, jestem z powrotem. Niestety takie mam lagi. Nie, o tam mam iść do naderu prawdziwego. Tylko nie tutaj, nie na peacefulu. Na normalu tutaj się dzieje. Chwila, na sekundę cięcie, bo muszę przypomnieć, jak to było. No to jestem z powrotem. To którędy tutaj... Ach, tamtędy do nederu. No to idę. Wybaczcie, ale miałem burzę. Nie, tamtędy do portalu. Kurde. Ja nienawidzę tych korytarzy. Zrąbany nether mi się trafił. O, tamtędy spróbuję sobie. Nie no, ślepy korytarz. Kurde, ślepy. Co to jeszcze powiedzieć? Nienawidzę nederu, ponieważ wiecznie to samo. Jak się podzieją zrobi coś fajnego, portal do nederu, to od razu. Tutaj chyba już jest zejście. No, to jest to. Nareszcie. O, oto mój nether. Ja pomiędzy odcinkami teraz zdążyłem ogarnąć ten nether. No i po prostu wyszłem to tutaj po prostu i tyle. O, zakładam złote eku, będzie walka ze świniakami. Żelazne eku sobie zakładam, będzie walka ze świniakami.
Chociaż według mnie to jest trochę trudna te śpiniaki. Aj, i za dużo ich będzie. Bo oni jak już jednego zaatakuje, to cała reszta przy okazji też leci. No nie wiem, bo oni mogą czasami dropnąć diaksowe miecze. O, mam taki... O, mam taki dobry pomysł, żebyś... Taki fajny pomysł, żeby się ich pozbyć. No przestańcie już bekać! Mały bunkier. W tym bunkrze się zamknę. Coś nie wyszło. Więc poprawię. To nie był za dobry pomysł ten bunkier, ale... Jeszcze jeden netherrack. No i bunkier będzie gotowy. No i mnie nie skrzywdzą gnojki. Gdzie oni są? Dobra, to ja sobie pozwiedzam Nether. A oni się zrespią wtedy. To za szybko niszczę, jakby na kreatywie bym był. Ej, gdzie to są te siniaki? Jak ja tych świniów nie lubię. O, tam są! Mi się dropy z nich podobają po prostu. Ghast? Gdzie to jest? Byle już nie było. Kobel mi się akurat przydał.
Okej. Tam jest ich kilka. Muszę zaraz galaksa wyczyścić. Dzisiaj jadę na wczasy. Nie, trochę późno, ale... Lepiej późno niż wcale. No to bunkier. Nie. Nie lubię tych świniaków. Łuk by mi się akurat przydał. Kurde, wyrzuciłem kilo. No, nie to chciałem. Jedyneczka. Jak on to robi? O fuck, jedzenia nie mam. To szybko do portalu, fast! Nie lubię świniaków, ale... O, glowstone, tylko siekierki nie mam. Ale nuda. Ja tutaj byłem już stare świniaki. Muszę się tam na górę dostać. Dobra, będę musiał cięcie zrobić. A więc jestem z powrotem. Musiałem wrócić do normalnego świata, ponieważ nie miałem wyjścia. No tutaj ten sam błąd popełnił. Do ślepego korytarza dotarłem zamiast do normalnego. Zaraz mi jest peaceful na normal. Głupie kasty. Ja ich nie lubię. A szczególnie w Netherze. Ej. Nie tędy, o tędy. Kurde, czemu mam takie lagi nawet w Netherze? O, są świniaki. Okazja jest. No, chodźcie tu, świnie. Kurde. No,
Chodźcie tu. Tu. Ja mogę też przy okazji łuk wziąć. No chodź tu, gnoju. Jezu, jak ja ich za to nie lubię. No. Teraz zrobię cięcia. Nie robię cięcia. Też nie mogę mieć za długich odcinków przy moim transferze. No chodźcie do mnie, Boże. Ja mogę poczekać w bunkrze, Jezu. Taka okazja była. Chodź, 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 chodź. Nie no. Ja! Musimy z bunkra wychodzić. A taki ładny, przecież taka okazja. Dobra, czekam. Kurde, co? Chodź, 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 chodź tu. Kurde, nie gadałem, wybaczcie. Za bardzo się skupiłem. Jednak to nie jest najlepszy pomysł ten bunkier, ale nie sprawdził się. Kurde, jak sobie mieć, żeby mi dropło, a to kupa. Nic mnie dropi. Moim koledze dropu, a mi nie? To jest nieuczciwe. Fuck, do lawy mogę wpaść. Fuck, 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 fuck. Uff. No to teraz mam z górki. Wejście zrobiłem. Thank you.
prowizoryczne, ale wejście zawsze. Zgniłe mięso, jeny. To zakupa. No to ja już bym się z wami pożegnał. A więc trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie. No i tyle. Cześć.